Witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach miłosnych na najbliższe 3 miesiące. To są takie wiosenne czytania i zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie rozkład z 6 kart na temat miłości. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, za polubienia, bardzo miłe komentarze. Bardzo dziękuję za obecność, za chęć spędzenia czasu z energią i z tym, co się dzieje wokół nas i z chęcią popracowania nad sobą, nad tym, co chcemy wykreować w życiu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I zapraszam do kolejnych znaków. Dobry wieczór. Witam wszystkie raki. Być może dzień dobry, w zależności od tego, o której będziecie słuchać tego czytania. U mnie właśnie wieczór nadchodzi. Światło się zmienia. Przygotowałam tutaj już karty. I będą to energie z kabalistycznego tarota, 1 karta dla raka. Na miłość, na 3 miesiące. Poprosimy 1 kartę. Wow. Zmiana. Zmiana totalna. Jest to ścieżka wieży. To jest Mars. To jest... Też wewnętrzny może być konflikt jakiś, może to być zmaganie się ze sobą. Tutaj ta litera hebrajska P to są usta, to jest komunikowanie się też, to jest mówienie lub milczenie. To jest ścieżka, która prowadzi do zmian. Czasami zmiany są potrzebne. Jeżeli nie zmieniamy czegoś i jesteśmy w jakimś miejscu, w którym właściwie już nic nie ma dla nas, co by nas satysfakcjonowało, a nadal tam siedzimy i może to oznaczać, że w miłości tak jest. I na przykład jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu i ta energia trochę zastygła, w takiej stagnacji jest. Albo może jesteśmy z daleka od swoich bliskich i nagle trzeba coś zmienić, bo może idziemy za pieniędzmi, może pracujemy za granicą, a nasza rodzina jest w Polsce i wówczas jest też ta tęsknota i tak siedzimy, bo zarabiamy, a właściwie ten związek być może upadłby i dlatego jest potrzebna zmiana i stąd wszechświat może nam taką niespodziankę zafundować, tak? Może nas wepchnąć w jakąś sytuację, która nie będzie od nas zależna, po prostu najdzie na nas coś takiego, co będzie po prostu wymagało podjęcia różnych decyzji w związku z tym, że się będzie wokół nas działo. Może to być też tak, że będzie się działo w środku w nas, bo tutaj mamy Necach, to jest Sefirot, zwycięstwo i ścieżka jest dochód, czyli do tego takiego zrozumienia, takiego intelektualnego bardziej podejścia, tak? Zrozumienia tego, że mamy jakąś ideę i tutaj chcemy jakąś formę nadać tej idei. 8 to zazwyczaj to jest praca, albo jakaś komunikacja, albo są to też takie myśli, zamknięcie się w intelekcie, jeżeli byśmy popatrzyli na 8 mieczy. Lub podejście, tak, jeżeli chodzi o kielichy. Więc tutaj jest duże doświadczenie. W 7 to jest takie właśnie też zapętlenie, dokonanie wyboru, jakieś myślenie, kminienie, co zrobić teraz, jak z tego wybrnąć. Także to są takie dwie w opozycji, dwie rzeczy, z którymi się borykamy. I boimy się zmiany. I Mars to jest Bóg wojny i taki, który po prostu nam tutaj wskaże. Będzie palec Boży. W sensie takim, że będziemy doświadczać, raki będą doświadczać zmiany, takiej fundamentalnej zmiany. Coś starego musi spaść, ego musi zlecieć, być może to ego przeszkadza w miłości, więc potrzebujecie otrzeźwić się, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę w miłości jest najważniejszego. Czy myślenie, czy czucie, czy serce, czy umysł. I tutaj pierwsza pozycja to będzie z tej talii, czy szukasz miłości, co czujesz na temat miłości, czy może masz tą miłość już w życiu. Druga pozycja, fizyczność w związku, czy fizyczność generalnie w miłości, jak do tego podchodzę. Emocjonalność później, intelekt, duchowość. I na końcu pozycja szósta to będzie pytanie. Każdy może sobie indywidualnie w tej chwili zadać takie pytanie o miłość. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, jaka karta pojawi się tam w tej pozycji szóstej. Możemy też zadać pytanie, o co powinnam siebie zapytać, żeby moje życie uczuciowe rozwinęło się w najlepszy dla mnie sposób, tak? Dobra, to teraz będą karty 6. Poproszę dla raka. Na miłość. Miłość łączy się również z innymi aspektami naszego życia, więc to nie jest tak w oderwaniu. Czasem to ma wpływ, miłość ma wpływ na wszystko. To jest fundament. Dobrze, to teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5. I ta szósta karta, która powinna dać nam odpowiedź na nasze pytanie o miłość. No dobrze, zobaczmy, jak się te karty mają w relacji do tej wieży. Tutaj mamy ofertę miłości, mamy rycerza, który podaje kielich, czyli wygląda to na zmianę, która może pójść w bardzo pozytywną stronę, ponieważ taka oferta może wyjść do osób, które są singlami, które nie mają nikogo jeszcze, więc to jest kolosalna zmiana dla osób, które nie mają partnera, że poznają na przykład kogoś lub poznały już i ta osoba teraz idzie i kroczy z tym kielichem i chciałaby tutaj ofiarować uczucie, bo czy szukasz miłości? To ta miłość jest i jest wokół nas mnóstwo ludzi i możemy napotkać w niespodziewanej każdej chwili. Bardzo niespodziewanie mogą niektóre raki spotkać swoją miłość, albo jeśli już mają partnera, to może to być jakaś duża zmiana. Może na przykład być wyjazd jednej z osób ze związku gdzieś dalej, albo wręcz odwrotnie. Może to być powrót do kraju, na przykład z emigracji, coś takiego. Różnie to może wyglądać i wtedy to będzie takie powroty do miłości, tak? Więc czy szukasz miłości? Czy jesteś już w związku? Czym jest miłość w twoim życiu? Jest ta oferta, którą dajesz komuś i sobie może też? Jaki jest twój stosunek do miłości? Do siebie też? Czy kochasz siebie na takim poziomie? Czy doceniasz siebie w odpowiedni sposób? Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy fizyczność w związku. I tutaj mamy arcykapłana. Tutaj to jest najwyższy szaman tutaj chyba w celtyckiej tej zagrodzie, który, jak widzicie, jest takim nauczającym, który wie, ma tutaj poroże nad głową i wie, w jaki sposób tutaj fizyczność w związku może działać. To jest dla niektórych, dla singli, to może być też jakby oznaka tego, że mogą wkroczyć w związek małżeński. Dla tych, którzy są już w związku małżeńskim, to może być przypomnienie o tym, że fizyczność w związku jest bardzo ważna, że intymność też w związku jest bardzo ważna. W jaki sposób podchodzimy do bliskości fizycznej. Czy jesteśmy niedostępni, tak jak arcykapłan, który, tak jak tu widzicie, siedzi wysoko na tronie z tymi rogami i wszystko wie. I teraz jak tu podejść do takiego arcykapłana? Może to być kobieta czy mężczyzna, tak? To nie musi być albo kobieta, albo mężczyzna, bo czytanie jest ogólne, więc jak pokazujemy się w związku, jacy w miłości fizycznej, takiej czy dotykamy, czy jesteśmy dotykani, czy pozwalamy sobie na taką intymność, czy dajemy sobie prawo do tego, żeby doświadczyć takiej bliskości w związku, takiego przytulania, czy tylko jesteśmy jakby oficjalnie, tak, wiecie, nieraz są takie małżeństwa, ja nie mówię, że tak się zdarza tutaj rakom, ale nieraz takie jest właśnie bycie arcykapłanem, nauczanie, pouczanie z takiej wyższej półki, a właśnie niedostrzeganie, że tutaj ważna jest miłość, ten kielich i ta oferta, którą się daje, tak? Zobaczmy teraz, co tutaj mamy w emocjonalności. Jaka jest strona emocjonalna. I tu mamy rycerza buław, który jest bardzo taki zapalczywy, z pasją, który potrafi docenić, potrafi zauroczyć też. To jest taka pasja, taka seksualność też duża. To jest taka gorąca głowa nieraz. Można się szybko zakochać z taką energią. Więc tutaj single mogą mieć taką tutaj szybką jazdę w stronę związku. Bo tu oferta, tu wielka zmiana. Wygląda to na taki... No sporą rzecz, bo tutaj pokazane są wielkie arkana, więc tutaj w tej fizyczności, tutaj może coś się na planie ziemskim zmienić. Tak jak mówiłam, może to być małżeństwo dla niektórych, a dla innych, no cóż, różnie, w zależności od tego, jakie karty dalej zobaczymy. Zobaczmy teraz, co tu intelekt nam powie, jak to wygląda. I tutaj mamy kolejnego rycerza, mamy rycerza mieczy, który siedzi w intelekcie jak najbardziej, tak? Dlaczego nie? To jest władanie słowem, to jest atakowanie, to jest takie... Rycerz to jest taka niestała energia, to może być też konflikt wewnętrzny, raz atakowanie siebie, innym razem takie atakowanie innych, tak? Ocenianie też, albo z kolei władanie słowem, nie do końca jeszcze bycie mistrzem we władaniu słowem, tak? Bo ten rycerz to on potrafi tak pędzić i coś powiedzieć i właściwie niepotrzebnie za szybko, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, jak siebie tutaj postrzegam w miłości, jak ja władam tym słowem i umysłem, czy intelektem, czy rozmawiam spokojnie o uczuciach swoich, czy odnajduję przyjemność w takich rozmowach, czy też wręcz przeciwnie, czy wchodzę w jakieś kłótnie, czy robię jakieś takie niespokojne rozmowy, takie dyskusje, właściwie czasem niepotrzebne, o drobne pierdoły, a właściwie i jakieś takie oskarżenia, więc tutaj trzeba uważać, bo tutaj jest energia męska, bardzo dużo tej energii męskiej jest. Zresztą Mars jest bogiem tutaj, bogiem wojny i też jest mężczyzna, tu nie ma żadnej kobiety i mamy właściwie kielichy i mamy tutaj samych mężczyzn. Coś mi się tutaj właśnie kojarzy, że już czytanie na kwiecień było, tylko teraz właśnie nie pamiętam, czy to był u raka, czy to innym znaku, była energia właśnie 4 rycerzy. Chyba nie, chyba to były bliźnięta, a może się mylę. W każdym razie, może jeżeli jest 2 rycerzy, to może być konflikt, taki konflikt, atak wzajemny. Natomiast 3 rycerzy może oznaczać tutaj współpracę i taką bardzo dużą zmianę i taką natychmiastową, taką niespodziewaną, która się może zdarzyć, tak? Tak jak ta wieża tu pokazuje, że tu może nadejść jakaś duża zmiana w życiu raków tutaj w najbliższych 3 miesiącach. Także intelekt, uważajcie na to i na to, co mówicie. Duchowość. Duchowości bardzo ładnie, bo mamy w duchowości asa buław, asa, który jest darem od Boga, to jest pasja, to jest też taka pasja seksualna, tak? To jest takie połączenie intymne z drugą osobą i może to być na wielu płaszczyznach. To jest w keter tutaj na drzewie życia, czyli to jest tutaj na samym szczycie. To jest takie miejsce, które jest poza naszą percepcją i czując tą energię bardzo często możemy rozpocząć coś od nowa. Może to być jakaś oferta, może to być jakiś... nie wiem, spotkanie i jakiś dobry seks, ale mówimy tu o duchowości, więc to raczej brałabym pod uwagę połączenie ze sobą na poziomie tego, co chcę zacząć od nowa, z jaką pasją tutaj się będę zmagał czy zmierzył, bo jest wieża, więc będzie to coś nowego. Wiadomo, jeżeli upada w tej wieży cały budynek, to trzeba będzie go odbudować, czyli wiadomo, trzeba będzie wystartować. I warto połączyć się ze swoją intuicją, ze swoim wnętrzem, żeby tutaj doprowadzić do odbudowania czy zbudowania od początku związku, jeżeli mówimy o osobach, które są już w związkach, ponieważ tutaj jest bardzo dużo męskiej energii. Może tu gdzieś rodzić się taki konflikt i jakieś nieporozumienia. Jeżeli ktoś jest osobą, która jest singlem, to tak jak mówiłam, dla kobiet czy mężczyzn to może być spotkanie, to mogą być kandydaci też, którzy pojawiają się i być może tu dojdzie do jakiegoś małżeństwa w przyszłości, bo mówimy tu o okresie 3 miesięcy. Często ta energia rycerza, na przykład buław, to jest energia szybka. Zresztą bardzo szybki również jest rycerz mieczy, więc tutaj może być bardzo szybka decyzja o tym, że tak, kochamy się, bierzmy ślub, tu zaczynamy, jesteśmy połączeni, czujemy duchowo na jakimś poziomie, że jesteśmy tutaj w porozumieniu, tak? Więc mogą być to bardzo duże zmiany na wielu płaszczyznach też. I tutaj jest ostatnia karta, która mówi nam, odpowiada na pytanie, o co powinienem, czy powinnam siebie zapytać, żeby moje życie uczuciowe rozwinęło się w najlepszy dla mnie sposób. Właśnie, odwrócić perspektywę. Odwrócić perspektywę, zobaczyć, gdzie ja jestem w moich uczuciach, gdzie ja jestem w mojej miłości. Dlaczego musi jakaś taka zmiana nadejść? Tutaj palec Boży taki. Co się musi zmienić, żeby zaistniało coś, jakieś porozumienie? Albo przyjrzeć się sobie, żeby zobaczyć, czego oczekujemy, tak? Co chcielibyśmy zbudować, czego w związkach, od miłości w ogóle, czego oczekujemy. Bo oczekujemy tutaj jakiejś oferty, tak? Ale czy sami dajemy taką ofertę? Bo to o to chodzi, żeby odnaleźć tutaj tą ofertę i to porozumienie. Jakoś tak mam ochotę jeszcze na tego wisielca wyciągnąć jedną kartę. Mam taką potrzebę. Proszę jedną kartę dla raka. Tu chodzi o tą prawdę właśnie, wewnętrzną prawdę każdego z nas, o prawdę, która jest nas w środku, o prawdę, którą mamy, bo jest paść mieczy i to jest paść, który też jest Malkut, czyli to jest siedziba wszystkich paziów, który chce władać słowem, uczy się dopiero jak to robić, ale w związku z tym, że się uczy, to mówi prawdę. Bardzo często nie owija w bawełnę też różnych rzeczy. Dlatego wisieć można i być w zawieszeniu, ale warto sobie uzmysłowić prawdę o sobie i o tym, dlaczego nam się tutaj wieża musi zdarzyć, co przegapiliśmy, czy czego nie zauważyliśmy może po drodze. I czy być może warto przyjąć ofertę i wejść w związek dla niektórych singli, tak? I zacząć coś nowego. Wszystko jest do interpretacji indywidualnej, ponieważ jest to ogólne czytanie. Zobaczmy jeszcze, co się tutaj dzieje. Wylosuję jedną kartę z druidów, Animals Druid Cards, czyli to są zwierzęce archetypy. I zobaczymy, co tutaj, jaka wskazówka jeszcze od tych kart wyroczni się pokaże. Proszę jedną kartę dla raka na miłość. Mój Bożeż. Orzeł. No, orzeł jest, który widzi z wysoka. Jest to też perspektywa, tak? Tak jak tutaj mamy wisielca, to ten orzeł widzi bardzo dużo. On widzi też szczegóły i widzi, gdzie ma zaatakować, bo tutaj mamy tych rycerzy, tej męskiej energii tak dużo, więc być może warto przyjrzeć się temu, dlaczego tej energii męskiej jest tak dużo, co tutaj tak, bo to czy kobiety, czy mężczyźni, to jest taka energia bardziej słoneczna, król słońce, tak, a nie kobieta, to bardziej księżyc, woda, a mamy tutaj taką dużą męską energię. Zobaczę jeszcze, co nam tutaj powie ten orzeł. To jest inteligencja, to jest odnowienie, to jest odwaga też, tak, żeby potem w odpowiednim miejscu zaatakować, może w odpowiednim miejscu zobaczyć z góry, z perspektywy, tak jak wisielec też patrzy tą prawdę, która jest wokół nas i na nasz temat, i my sami na swój temat poszukujemy tej prawdy. I tu dokładnie tak autor pisze, że poszukujemy w swoim życiu prawdy z takiej większej perspektywy, która pozwala nam wtedy podjąć właściwe decyzje i osiągnąć cele, i mamy wtedy jasność, i jasność wizji. I to jest właściwie orzeł, to jest bardzo mocarny pomocnik, taki, tak jak tutaj mamy tych trzech rycerzy, to oni są właściwie, mogą być braćmi, czy mogą być takimi kumplami dobrymi, i to jest wsparcie wzajemne też. I ten orzeł też daje to wsparcie. I on bierze dużo energii ze słońca i z tego, że zlatując wysoko i potem opadając, to nabiera takiej prędkości w podejmowaniu decyzji, co ma złapać, tak? Bo to jest jego pożywienie, wiadomo. I to jest też odwaga, którą nam daje, żeby zobaczyć poprzez jakieś takie woale, tak? Żebyśmy zobaczyli prawdę na swój własny temat, o tym, co myślimy, co sądzimy, co czujemy o miłości. Pozwoli wam też ten orzeł odłączyć się od takich codziennych zamartwień i takich prac, takiego właśnie wchodzenia w jakieś dyskusje niepotrzebne, tylko właśnie, żeby złapać większy obraz, i to pozwoli wam taką koncepcję później obrać. Gdzie ja chcę iść, za kogo chcę wyjść za mąż, z kim w ogóle chcę się spotkać, komu oferuję miłość, czy to warto, a może powinnam pomyśleć i odwrócić perspektywę i zastanowić się, co ja czuję. Tak? Bo tutaj nie ma na przykład karty dwóch kielichów ani kochanków. Jest karta, która mówi o rozpoczęciu czegoś nowego, o potencjale na coś nowego. Tak? Chodzi o to, żeby zanurkować w głąb swojego serca z energią orła i zobaczyć, co ja tam mam. I tak tutaj nam to mówi. Zobaczmy jeszcze, co tutaj energia wyroczni nam powie na zakończenie, na sam koniec. Ups. Poproszę jedną kartę dla raka na zakończenie czytania. Kobieta, która trzyma serce. Kobieta, która trzyma serce, jest w odwróceniu, więc będziemy czytać tą energię w odwrócony sposób, czyli takie jakby niedostępne serce. Zaraz zobaczymy. Ma ono tutaj motyla. Nie wiem, czy to widać. Ma motyla na czole. Motyl to zawsze mówi właśnie o lekkości umysłu, o tak jak tutaj mamy miecze na stole. To mówi właśnie o intelekcie. To jest karta, która mówi o tym, że jesteśmy emocjonalnie zapętleni w jakieś takie emocje, które nam nie służą. Jesteśmy w ogóle w takim stanie rozedrgania emocjonalnego. Dlatego, że coś się dzieje wokół i my czujemy tą zmianę i nie do końca, bo to zawsze zmiana to strach, wiadomo. I to można czuć jako takie ostrzeżenie, że życie, miłość może odwrócić się do góry nogami, jakby wywróci się wszystko do góry nogami. Zresztą ta wieża o tym nawet mówi. I to może też mówić o jakimś zdarzeniu, które może się zadziać w rodzinie albo w związku, albo może to być jakieś przyjaźni też, bo no, miłością można kochać przyjaciela, tak? I bardzo często kochamy naszych przyjaciół. Dlatego jest czas na to, żeby odpuścić, żeby właściwie, żeby się zburzyło, żeby spadło tam to ego, żeby coś się zmieniło, bo to pozwoli, żeby odbudować coś na nowo. Czyli tutaj tak jak z tym asem, żeby nam się tutaj powiódł nowy start. Ta energia tej kobiety to może też być osoba, która wprowadza jakieś zamieszanie i jakąś negatywną energię w nasze życie. Może to być kobieta, może to być mężczyzna. W każdym razie jakaś osoba, która jest negatywnie, ma jakiś negatywny wpływ emocjonalny na nas. Może to być zazdrość, może to być opór jakiś, może to być taka manipulacja też, bo jest dużo męskiej takiej energii i nie ma tutaj, to może oznaczać tutaj takie, bo jeszcze jest ten arcykapłan, więc to może oznaczać jakieś takie wchodzenie w jakieś konflikty też. To jest też, chodzi też o to, żeby tutaj nie brać tego dosłownie i tak osobiście tych rzeczy, które tutaj ta energia próbuje zmanipulować, tak? Bo trzeba popatrzeć na siebie i na to, że mamy tutaj potencjał na zmianę i mamy tutaj potencjał na wykreowanie czegoś nowego i tutaj siła tego orła też jest, tak? Więc trzeba pamiętać o tym, że kochające serce zawsze daje nam szansę na wystartowanie z czymś nowym i na uniknięcie konfliktów. Afirmacja tutaj jest. Jestem emocjonalnie spokojny czy spokojna. Jestem w ciszy i spokoju i przyciągam do siebie zdrowe i stabilne relacje z ludźmi. I bardzo to mówi tutaj wspaniale na temat tego, jak sobie poradzić z energią wieży, która się tu nam na stole pojawiła dla raków. Na spokojnie. Nie wchodzić w jakieś emocjonalne tutaj szaleństwa, nie płonąć ogniem, bo tutaj ten rycerz to on może też zapłonąć ogniem, może być taki szybki w ocenie też i taki... No może wchodzić w jakieś niesnaski, emocjonalny, może być niestabilny, a tu też rycerz, więc tu sami rycerze, czyli może być taka niestabilność w tym, tak, emocjonalna i intelektualna. W duchowości mamy asa, więc powinno być ok. Także tak wygląda czytanie dla Was na 3 miesiące na miłość. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za Waszą obecność, za wszystkie lajki, polubienia. Do usłyszenia w następnym czytaniu. Pozdrawiam.